Nie ukrywam, że dla mnie Powstanie Warszawskie jest bardzo bliskie. Może dlatego, że rodzinnie, może dlatego, że właśnie to rodzina wprowadziła mnie w tajniki Powstania Warszawskiego, bo chyba każdy z nas wie i pamięta, że Powstanie było najkrwawsze, chyba najbardziej krwawe wobec tych najmłodszych, najbardziej wrażliwych, dla tych, którzy poświęcili swoje życie, ale z drugiej strony chyba najmniej znany na całym świecie. My obchodzimy dni, te 63 dni Powstania Warszawskiego w Warszawie. Nie ukrywam również, że pomysł zaśpiewania niezakazanych piosenek wyniósł się z tego, że od lat bywam w Warszawie i śpiewamy właśnie 1 sierpnia te piosenki. Nie ukrywam, że jestem zdumiona ilością ludzi przybywających na te spotkania. W ubiegłych latach było to trochę mniej, ale w tym roku przekroczyło to ponad 20 tysięcy ludzi, czyli połowa mieszkańców naszych Chojnic. Więc chciałabym zarazić Państwa tym, żeby te piosenki, kiedyś zakazane, a dziś niezakazane, można śpiewać. Chciałabym bardzo, aby nauczyć je nasze dzieci, które może za 20, za 30, za 50 lat będą uczyć swoje dzieci i swoich wnuków, aby były zawsze tam, gdzie my będziemy. Może to być w Polsce, w Europie, na świecie. Bardzo proszę o głośne śpiewanie i pokazanie tym najmłodszym, najmniejszym, że potrafimy włączyć się we wspólne śpiewanie. Zapraszam na koncert. Okupacja ziem polskich i stolicy kraju trwała od września 1939 roku. To 5 lat, czyli 59 miesięcy, 1796 dni życia i śmierci w okupowanej Warszawie. Ci, którzy to przetrwali, pragnęli odwetu. Składali przysięgę, iż walczyć będą o Warszawę, o ojczyznę, o Polskę, aż do ofiary życia. We wtorek, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 określonej kryptonimem W jak Wolność wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych w kartach historii miasta Warszawy. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Powstańcy chcieli doprowadzić do wyzwolenia stolicy spod okupacji hitlerowskiej przed przybyciem armii sowieckiej, a tym samym zapewnić Polsce suwerenność po zakończeniu wojny. Oddziały powstańcze, chociaż liczne, ale bez odpowiedniego uzbrojenia, stanęły do walki z regularną, w pełni zmilitaryzowaną armią niemiecką. Niestety, bez pomocy sojuszników nie miały szans na wygraną. Pomoc, na jaką liczyli, nigdy nie nadeszła. Powstanie, zakleszczone między dwoma potężnymi armiami, sowiecką i niemiecką, powoli wykrwawiało się. Los Warszawy został przypieczętowany rozkazem wydanym przez Heinricha Himmlera, który brzmiał: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Powstanie trwało 63 dni. Ostatni strzał powstania padł wieczorem 2 października 1944 roku. 1 sierpnia co roku Warszawa oddaje hołd powstańcom. Na warszawskich ulicach powiewają flagi. W miejscach uświęconych krwią poległych i pomordowanych mieszkańców miasta płoną znicze. Na cmentarzu powązki wojskowe pod pomnikiem Gloria Victis, najwyższe władze kraju, byli powstańcy i mieszkańcy stolicy składają kwiaty. O godzinie 17:00 na 1 minutę zamiera ruch w mieście i wyją syreny. Na placu Piłsudskiego warszawiacy wspólnie śpiewają powstańcze piosenki. W
1 sierpnia trwają wakacje, więc my teraz chcemy uczcić pamięć powstańców warszawskich, śpiewając dziś niezakazane piosenki, bo podczas okupacji walczono nie tylko z bronią w ręku, walczono także śpiewając piosenki, nie jedną. To one dodawały otuchy, że Warszawa żyje i walczy, dawały wiarę w zwycięstwo. Należy jednak pamiętać, że śpiewanie tych piosenek było śmiertelnym niebezpieczeństwem. Okupanci zakazali ich śpiewania. Jednak nikt z mieszkańców Warszawy nic sobie z tych zakazów nie robił. Cała Warszawa na każdym rogu ulicy, na każdym skwerze, w tramwaju albo śpiewała, albo słuchała zakazanych piosenek. Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostaje. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga. Przez serce żywe, co w piersiach nam bije. Bo wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje. I wolność to jest tyle, ilu nas poległo. Warszawianka 1831, napisana pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego po roku 1918, była jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego. W okresie II wojny światowej oraz powstania warszawskiego zagrzewała do walki zbrojnej z nieprzyjacielem. Bagnet na broń to najpopularniejsza piosenka żołnierska Polski Walczącej i Powstania Warszawskiego. Muzykę i słowa napisała Krystyna Krachelska. Była sanitariuszką. Poległa w pierwszym dniu powstania podczas ataku na drukarnię. Na to wieje, na mocy.
jeszcze raz, dwa, trzy. Sanitariuszka Małgorzatka, jej prawdziwe imię to Janina, organizowała na Mokotowie szpitaliki powstańcze i opatrunkowe. Opiekowała się rannymi powstańcami. Piosenka ta powstała jako podziękowanie powstańca za opiekę. Modlitwa Armii Krajowej. Pierwsza wersja powstała w październiku 1939 roku w obozie internowanych żołnierzy polskich miejscowości Bals na terenie Rumunii. Modlitwa obozowa dotarła do okupowanego kraju za pośrednictwem cichociemnych. Trochę przerobiona, nosiła tytuły modlitwa obozowa, modlitwa żołnierza tułacza lub modlitwa partyzancka. Zyskała szeroki rozgłos. Śpiewały ją wszystkie formacje polskich sił zbrojnych na zachodzie. Oh,
Siekiera motyka nie była zwyczajną przyśpiewką czasów okupacji. W rzeczywistości była tajną bronią Armii Krajowej. Warszawo ma to ostatnia i najsmutniejsza pieśń napisana przez Andrzeja Własta, twórcy wielu piosenek przedwojennych. Zginął w warszawskim getcie, nie doczekawszy wybuchu powstania. Piosenka poświęcona żołnierzom batalionu szarych szeregów, właśnie Zośka. Autor zaczął układać słowa piosenki w pierwszych dniach września 1944 roku, jeszcze na Starym Mieście, a dokończona na prawym brzegu Wisły w Szpitalu Polowym. Tam też ci powstańcy, którzy zdołali przeprawić się przez Wisłę, śpiewali po raz pierwszy piosenkę w całości. Było to już po upadku powstania.
Michla. Okolice pałacyku Michla przy ulicy Wolskiej 40 były wówczas terenem zaciętych walk. Barykadę przedzielającą tą ulicę przez blisko 100 godzin bronili przed Niemcami żołnierze harcerskiego batalionu Parasol. Został napisany 20 sierpnia 1944 roku i od tego dnia stał się symbolem walki powstańców mokotowskich. Autorem Marszu Mokotowa był Mirosław Jezierski, żołnierz Pułku Armii Krajowej Baszta. Kompozytorem melodii do Marszu Mokotowa był kompozytor i żołnierz Armii Krajowej Jan Krzysztof Markowski. Od 1969 roku codziennie o godzinie 17 Marsz Mokotowa rozbrzmiewa z wieży zegarowej znajdującej się przy ulicy Puławskiej 59 w Warszawie. Thank you.
Warszawskie dzieci. Warszawskie dzieci to najpopularniejsza piosenka z okresu walk o Warszawę. Skomponowana w lipcu 1944 roku do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego z muzyką Andrzeja Panównika. Utwór ten, adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Piosenka została nagrana 1 sierpnia dla radiostacji Błyskawica i po raz pierwszy wyemitowana 8 sierpnia 1944 roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę nauczyliśmy Państwa wspólnego śpiewu. Ja mam nadzieję, że Państwo znają te piosenki i może za rok nie spotkamy się w auli, tylko na rynku naszego miasta. Może nie we wrześniu czy w październiku, ale na początku sierpnia, pomimo że są wakacje. Może będzie ciepło i może będzie przyjemniej. Wiem, że jest szansa na to, że można by było nas trochę zasponsorować i wtedy będziemy może większą ekipą wspólnie razem śpiewać. Bardzo dziękuję za przybycie Państwu, koleżankom z pracy, przyjaciołom za obecność. Zdjęcia, które wyświetlane są, chyba pokazują najbardziej moc zburzonej Warszawy. Ona naprawdę była zrównana z ziemią. 80% budynków było zniszczonych. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że niektóre zdjęcia są w tej chwili koloryzowane i chyba robią ogromne wrażenie, bo wtedy dzieci może tak jak oglądają te zdjęcia, szare, czarne, trochę białego, ale świat wtedy też był kolorowy. Krew też była czerwona, kwiaty były zielone, drzewa miały zielone liście.
I ludzie żyli tak samo, czy chcieli żyć tak samo jak my. I mam nadzieję, że nigdy, nigdy, przenigdy więcej nie będziemy musieli przeżywać śmierci najbliższych, ani ich posyłać na taką walkę zbrojną. Zachęcam również do poczytania informacji o Powstaniu Warszawskim. Tutaj kilka książek, które mamy w szkole, przyniosłam. Może zmobilizują Państwa do przeczytania informacji. Również koszulki patriotyczne. Niektórzy mówią, że nie powinno się ich nosić, ale myślę, że z drugiej strony warto pokazać, że dbamy o naszą pamięć historyczną. Dziękuję, kochani, za wasze piękne śpiewy, tym najmłodszym, tym trochę starszym gimnazjalistkom i gimnazjaliście, który pilnie szedł na kolejne zajęcia, recytatorom. No i tu w szczególności pani Mirce Węsierskiej-Karasiewicz i panu Michałowi Leszczyńskiemu za przygotowanie śpiewu. Mam nadzieję, że będziemy uczyć ją wszystkich piosenek, tych i jeszcze więcej. A jeżeli państwo nie słuchali jeszcze wspomnień śpiewanych, niezakazanych piosenek z koncertu w Warszawie, to na YouTubie jest wszystko. Można wspólnie razem pośpiewać także. Dziękuję i do zobaczenia.